Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w Microsoft Flight Simulator 2020. Ja jestem WTS i dzisiaj słuchajcie specjalny odcinek o lotach VFR. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym wspomnieć, że była duża aktualizacja na 40. rocznicę Microsoft Flight Simulator. No i dużo jest tutaj przecen. Od 11 do 15 bardzo dużo przecen, więc jeżeli ktoś chce skorzystać. Oczywiście w tej wielkiej symulacji mamy też szybowce. Dostaliśmy kilka samolotów. Dostaliśmy też Airbusa A310. Dostaliśmy śmigłowce 2. To jest jeden z nich. O, tutaj Airbus A310. Bardzo fajny samolot. Ja już sobie próbowałem nim, że tak powiem, się bawić. No, ale my dzisiaj przejdziemy, słuchajcie, do latania. Wybierzemy sobie, a zresztą nie musimy, bo już tutaj mamy PA28 Turbo Arrow 4. Ja sobie barwy lubię zmienić na takie albo no może te niech będą i słuchajcie, dzisiaj lecimy z EPMO, a zresztą skąd dokąd lecimy to zaraz sobie wczytamy, dlatego że ja tutaj wykreśliłem trasę na podstawie radiolatarni. Polecimy sobie tutaj kursem 218 do radiolatarni. Najpierw z Modlina ustawiłem radiolatarnię 116,6. Jej kursem będziemy lecieli do 112,4 Wiaczyn Dolny. Później niestety nie ma Wora, ale jest Jędrzejów i to jest DMI, więc będzie nam pokazywał, czy się zbliżamy, 115,6. I później od niego prosto na Rzeszów polecimy i takim sposobem powinniśmy się dostać do celu. Oczywiście flight plan ja wyeksportuję. Ja tutaj mam specjalny folder, plany lotu, zapisz i przejdźmy do Microsofta, więcej, załaduj. EPMO, EPRZ jest, otwórz. Dobra, tylko my sobie nie będziemy stali tutaj, tylko staniemy na ósemce, ustawimy jako odlot. No i tak. Tutaj nam jako IFR, ale my IFR nie jesteśmy, nie da się tego zmienić niestety. Dobra, okej, to leć. Zaraz ustawimy wszystkie wstępne rzeczy, uruchomimy samolot. Oczywiście Modlin, bardzo ładne lotnisko, tak samo jak Rzeszów. Ja sobie w tym czasie spojrzę na lotnisko. My mamy wystartować z pasa EPMO 26 at the road. Mamy dobry wiatr. Czyli musimy udać się wycofać w prawo i udać się w lewo. Dobra, ok. Jeszcze się ładuje. Pierwszy raz po aktualizacji, więc może się ładować dłużej. O, moja dziewczynka tutaj płacze, ponieważ pani wyszła z domu i jej nie zabrała.
I moja dziewczynka tutaj płacze. O, i już mamy. Pogoda taka średnia. Możemy sobie jeszcze wyjść z samolotu. Możemy sobie obejrzeć. Ok, men. Pięknie. Możemy sobie obejrzeć lotnisko. Słuchajcie, bardzo, bardzo ładne lotnisko. Warszawa Modlin. Chciałem Warszaw. Mamy tutaj Warszawę Modlin. I my naszym małym samolocikiem będziemy startować. Dobra, słuchajcie, zamykamy. Trzeba wyłączyć T-Down i Choksy. To możemy już wyłączyć. Teraz tak, ja tutaj ustawię heading on. Tutaj Piper, nazwa samolotu to jest, jakbyście chcieli, to jest Altitude Hold. Jeżeli ktoś nie wie, to taka pomoc. Dobra, włączmy baterię, alternator. Przekręćmy miksturę i skok śmigła. Tutaj włączmy podświetlenie sobie, ponieważ przez te chmury jest ciemno. Pitot i anti-collision light możemy włączyć. I tak naprawdę wszystko mamy włączone. Możemy pompę włączyć. Trochę wcisnąć tego paliwa. I spróbujemy, a jeszcze musimy ustawić zbiornik. Sprawdźmy, ile mamy paliwa. Mamy połowę tu i połowę tu. To nam starczy tego paliwa. A to będą jakieś 2 godziny lotu. Dobra. I silnik chodzi. Włączymy sobie jeszcze tutaj radio. I teraz tak. Pierwsze co, to ustawimy Modlin. Modlin to jest VOR DMI 116,6. Będziemy się od niego oddalać kursem 218. Ja sobie ustawię tutaj Voice. To 16,6, ale nie łapie. Tutaj powinien nam złapać, ale nam nie łapie. Tutaj nam złapał 116,6. Teraz nam złapał. Jak włączyliśmy jeszcze tutaj radio, to nam złapał. Dobra, więc jesteśmy ten, ale będziemy się od niego oddalać. Więc potrzebujemy ten radial 218 i ten radial musimy sobie ustawić tutaj. 218. Mogłem w drugą stronę, byłoby szybciej. Teraz to już za późno. Dwieście dziesięć. 218.
218 jest. I tutaj też 218 musi być. I będziemy się tym kursem będziemy się oddalać od lotniska, tak? Dobra. Czy będziemy korzystać z wieży? Słuchajcie, zobaczymy, co nam wieża powie. My odlatujemy na zachód albo na południe. Powiedzmy na zachód. Nie chce z nami gadać. To niedobrze. Nie odzywa się do nas. Tylko odpisuje. No ale dobra. Okej. Od razu ustawimy sobie tego drugi przyrząd na 112,4, tak żebyśmy przejęli to w miarę najszybszy sposób. Zobaczcie, zrobimy tak i 112,4. I niby go widzi, ale... Kurs 218. Dobra. I mamy ustawione. Tutaj jest dokąd lecimy, tutaj jest skąd lecimy. Dobra, zaczynamy kołowanie. Ja się na hamulcu wywinę tutaj. Dobra. Już kołujemy. Ja sobie otworzę okienko, żebyśmy posłuchali trochę tego silnika. Tutaj jeszcze trymer kierunku. Słuchajcie, dam sobie na 8,5 w prawo. Wtedy ten samolot lepiej utrzymuje, że tak powiem, przy takim wychyleniu lepiej utrzymuje kierunek. Teraz na pewno jesteśmy na dobrym. A2, A1. A1 jest, dobrze. I B. Ustawiamy sobie ciśnienie. Pokazuje nam dobrze, że 300 jest. Taki ładny Piperek. Ale ta moja Sunia płacze dzisiaj. Chodź się, poskarż panu. Tak. Poskarż się panu. Biedna Sunia nie poszła z panią. Tak, pani nie zabrała. Tak się Sunia skarży. Widzicie, jakie psy są mądre? Wiedzą, czego chcą.
Jak coś się dzieje nie po ich myśli, to płaczą. Pani wróci, dziewczynko, pani wróci. Dobra, słuchajcie, staniemy. Ja zacisnę sobie hamulce. I teraz tak, włączymy landing lights. I słuchajcie, transponder weźmiemy na alt. I wyruszymy. I po wylocie powinniśmy się kierować pas 26, powinniśmy się kierować w lewo i złapać kurs. To już wszystko wiemy. Dobra, ok. Poproś. Wiatr 284, prędkość 6, odlot kierunku zachód zaakceptowana, zgoda na start, droga startowa 26, potwierdzam. Dobra, ja jestem, że tak powiem, gotowy. Zapomniałem jeszcze klapy na 15. I możemy wjechać na pas. Bardzo mocny silnik. Bardzo szybko przyspiesza. Dobra. Ustawimy się na pas. Ja jeszcze jedną rzecz ustawię, mianowicie ustawimy na 218, ustawimy sobie heading i dajemy Dobra, na początku lecimy z osi pasa. Możemy schować w podwozie. I chowamy klapy. Mamy 1000 stóp. Ja będę chciał tak 2000 stóp osiągnąć i mi wystarczy. Już zacznę go trymować w dół. Dobra, i zanim zaczniemy dostosowywać wysokość, ustawmy się na lewo. I powinniśmy przeciąć. O, teraz to już 3000 mamy. I jak ta kreska teraz tutaj zacznie się zbliżać do środka, a tutaj ta żółta też zacznie się zbliżać do środka, to będziemy mieli idealny czekajcie, żebyśmy coś widzieli, to obniżymy lot.
Już mi się wydaje, że ta kreska zaczyna zbliżać się. Pogoda dzisiaj nie najładniejsza do lotów VFR. Tak, już się ta kreska zbliża. I teraz powinniśmy lecieć już po kursie. On chce, żebym zmienił częstotliwość. Ja muszę tutaj trzymać kurs cały czas. 0744 0744. Dobra, w kontakcie radarowym. I słuchajcie, wszystkie kreski są prosto, czyli lecimy idealnie po kursie. Ja, słuchajcie, ustawię tak dla naszej wygody, żeby móc wam opowiedzieć wszystko to, co się dzieje. Włączę autopilota. Trochę zniżymy. Delikatnie zniżymy, tak żeby było 2100. Dobra. Tutaj jest na heading i tutaj heading on. I on nam teraz leci według headingu. I tak jak wam mówiłem, tutaj jest from i oddalamy się. Mamy 14 mil od tego punktu modlin VFR, czyli jesteśmy gdzieś, nie wiem, tutaj 14 mil, a później włączymy sobie 112,4 i będziemy się zbliżali do tego punktu. Tutaj pokazuje nam strzałka, że 112,4 lecimy idealnie na ten punkt i idealnie do tego punktu. Tutaj mamy from, czyli z, a tutaj mamy to, czyli do. Wszystko działa, jesteśmy delikatnie z lewej strony od kursu, ale to delikatnie, możemy, korygując na 22,22, trochę skręcić w prawo i wyrównać to. Może nawet na 2230. Będzie trochę szybszy efekt. Widzicie? Teraz ta strzałka będzie się coraz bardziej równała. Widzicie? Ona się prawie na równo tutaj już styka. Jeszcze kawałek podlecimy i już moim zdaniem jest na równo. Możemy zacząć centrować na 2.18, bo zaraz będzie z kolei z lewej strony. Zobaczcie, mamy równiutko. Lecimy idealnie.
I przy okazji możemy podziwiać trochę widoków. To już sobie zamkniemy, bo wiatr na pewno jest dosyć duży. Przypominam, lot z Modlina do Rzeszowa według punktów VFR oraz DMI, bo tam będą też punkty DMI. Dobra. To słuchajcie, teraz musimy przelecieć 56 mil do tego punktu i żeby was nie zanudzić, 56 to 22, czyli 33 punkty zostały, 33 mile zostały. To żeby już zobaczyć, czy nam złapie, to weźmiemy 112,4. Ustawimy sobie tutaj 112,4 i już nam łapie 32. Dlatego, żeby nie było, ja sobie tutaj ustawię też już 112 na górze i 4. 112 i 4. I teraz nam złapało tu. Dobra. I następnego punktu nie będziemy ustawiać tutaj, bo następny punkt będziemy lecieli od poradialu od tego punktu. Słuchajcie, teraz pokazuje mi, że jesteśmy lekko na lewo, więc musimy to wyrównać. Znowu weźmiemy sobie 2-3-0. Wiatr nas znosi. I znowu wyrównamy. Aż gdyby film był trochę krótszy, to ja zrobię tutaj przerwę i spotkamy się dolatując do punktu tego 112,4, czyli to będzie Wiaczyn Dolny, los, punkt los. Dobra. Dobra, słuchajcie, dolatujemy już, zostało 10 mil z hakiem. I ja znowu jestem z boku tego punktu, więc znowu daję w prawo, żeby wyprostować. W momencie, kiedy zacznie się prostować, będziemy na kursie. No cały czas wiatr nas spycha, wiatr jest bardzo duży, ale już widać, że się linia prostuje, więc jak ta linia się prostuje, to ta też zacznie. I ta linia też już wchodzi na tą, więc możemy spróbować ustawić 230. Przelecieliśmy. Teraz się z kolei w drugą stronę ustawiło. Damy 215. Damy trochę w lewo. I dalej będziemy lecieli kursem 154 stopnie, 72 mile, 154 stopnie. Tutaj mamy od tego punktu 154 stopnie. Zaraz będziemy ustawiali na 150, jeszcze raz potwierdzę,
154 stopnie. Tak. Znowu przelecieliśmy. Im bliżej, tym trudniej utrzymać jest ten kurs. Ile mamy? 3 mile. Teraz lecimy równo. Prawie, bo znowu nam uciekło. Znowu nam odrobinę uciekło. Dobra, teraz powinno być dobrze. 1 mila. Ustawiamy 154 stopnie. 154 stopnie. I dajemy tutaj heading, żeby wziąć zakręt. Dobra. I zaczęliśmy się oddalać od tego punktu. 08, 09. Tutaj jest 154, czyli jest dobrze. Lecimy praktycznie równo z kursem. No i teraz trzeba odbyć te 70 mil. I teraz lecimy równiutko i znowu mamy tak 3,6 mili, 3,7 mili, a do przelecenia mamy 72 mile do punktu J. I żeby go złapać, musimy sobie wpisać 115,6, ale tego jeszcze nie będziemy robili, ponieważ prawdopodobnie jesteśmy za daleko, więc na razie lecimy od tego punktu 112,4. A później będziemy łapali ten punkt. RSW. RSW to jest 110,6. I ja go sobie ustawię tutaj. 110,6. I na razie czerwona flaga pokazuje, że go nie złapało. Jesteśmy od niego za daleko. Ale 110,6 już mamy ustawione. I kurs, jakim będziemy lecieli na 110,6, mamy podany tutaj, 107. Tak, Sunia, tak. Musimy sobie ustawić 107. Jest 107. Idealnie.
Dobra, a my tutaj musimy troszkę skorygować kurs, bo zaczynamy się oddalać. Damy sobie 160, ile tutaj jest? 154, to 164. I skorygujemy kurs. Im będziemy dalej, tym łatwiej będzie utrzymać tą linię. Nie będziemy mieli takiej dokładności. A im bliżej, tym bardziej dokładnie to te punkty są. Odlecimy sobie na jakieś 30 mil i przełączymy się na kolejny punkt. Zobaczcie, tutaj się już prostuje. Jest from i tutaj się prostuje. Dobra, i myślę, że już mogę wyprostować lot. Na headingu robię delikatniejsze, na autopilocie robię delikatniejsze zakręty i mogę cały czas się skupić na przyrządach. W ogóle to ten landing light powinienem wyłączyć i mogę cały czas się skupić na przyrządach. Dlatego przydaje się ten autopilot przy nawigowaniu. Chyba że robimy to dla sportu, no to nawigujemy tak, żeby widzieć i w tym czasie sobie przełączamy i lecimy manualnie. Jak na razie idziemy prosto, więc jest bardzo dobrze. Słuchajcie, dolecimy do tych 30 mil i się przełączymy i wtedy się spotkamy, jak będziemy bliżej. Chciałem wam pokazać też, że mamy tutaj jezioro, nad którym przelatujemy. Z tej strony już go nie ma, z tej strony ono jest. Takie jeziorko ładne. I chciałbym wam pokazać, że to jezioro jest tutaj. Dobra, moi drodzy, wracamy do lotu. Przepraszam was, wywaliło mi program do nagrywania i no tutaj na tej pilicy się zawiesiliśmy, no ale to prawdopodobnie jest po prostu rzeka, która idzie taka i tutaj jest po prostu grubsza. W każdym razie 72 mile. Doleciliśmy do 40 mil i przełączyliśmy się na ten DMI JET Jędrzejów 115,6 i teraz do niego mieliśmy 32 mile, teraz mamy 28, a my cały czas jedziemy tutaj po tym worze poprzednim, cały czas się od niego oddalamy i trzymamy tutaj kurs. Ja trochę ten kurs jeszcze skoryguję, bo im dalej, tym mniej dokładnie, a chciałbym, żeby to było jak najdokładniej i będziemy zbliżali się do tego wora i przepinamy się na wora następnego. Na kurs 107. Zobaczymy, czy to się uda. O, paliwa zaczęło brakować. Silny wiatr. To i z paliwem może być krucho. No ale już przelecieliśmy, że tak powiem, większość trasy. Tutaj były 72 mile, tutaj 56, a przed nami jeszcze 79. No to nie wiem, 30, 100 mil, a tutaj 40 i 56,
100 mil, no to idealnie nam paliwa wystarczy na idealnie. Co prawda nie są to 2 godziny lotu, ale powinno nam starczyć na 4 godziny tego paliwa. 50% paliwa na 4 godziny lotu powinno nam starczyć. Obniżymy trochę mieszankę. Dobra, i tutaj już wyrównaliśmy. Wracamy na 154, dlatego że jesteśmy teraz trochę za bardzo w prawo. Ale dalej się utrzymujemy w bardzo dobrym położeniu. Nawigujemy bezproblemowo i mijamy poszczególne rzeczy. Czeka nas do minięcia jeszcze rzeka. Gdzie ta rzeka była? Tutaj, ale to już ją przelecieliśmy. Tutaj już nas nic takiego nie czeka. Małe lotnisko EPKL Włoszczowa Krasocin, ale to pewnie trawiaste. No i nic, dobrze, do tego Jędrzejowa musimy dolecieć po prostu. I później kursem 107. Dobra, spróbujemy. Osiemnaście mil. Dobra, słuchajcie, mamy 5 i 6 mili. Mamy 5 mil. I słuchajcie, mamy ustawione 110 i 6 na tym pomocniczym. To jest do tego już RSW, czyli do Rzeszowa. Łukawiec 110 i 6. A my tutaj musimy przejąć. Tu może być 79 mil za daleko, żeby przejąć, więc polecimy po prostu od tego punktu. Jak tu się wyzeruje, polecimy kursem 107 i będziemy starali się złapać ten kurs. Tutaj na oko będziemy lecieli od DME punktu tego. Dlatego teraz mamy 3,3. Widzimy, że lecimy idealnie do niego dobrą ścieżką, ponieważ cały czas trzyma nam tutaj ten poprzedni punkt, czyli ten los, łódź, trzyma nam kurs. Pokazuje, że jesteśmy from i że lecimy po kursie 154 idealnie. 2,2 mili, 2,2 mili. I zaraz skręcamy na 107. Tak, żeby zakręt się udał, to musimy gdzieś tak milę wcześniej. 1,5, 1,4, 1,3, 1,2, 1,1. Jesteśmy idealnie, się zbliżamy do tego punktu. I teraz dajemy 107. I skręcamy na 107 i patrzymy 08, 09 i oddalamy się od tego punktu. I tutaj też nam się rozjedzie, bo będziemy tracili już nasz punkt. Lecimy na 107 i teraz musimy sobie tutaj też ustawić 107. I możemy tutaj sobie ustawić 110 i 6. Jak na razie nam nie łapie tego punktu.
Teraz mamy tu i tu mamy to samo. 110 i 6. Tylko nam na razie nie łapie. Na razie mierzymy, oddalając się od punktu DME, mierzymy odległość, ale już teraz kierujemy się na Rzeszów. Chciałem wam jeszcze tylko dodać, że teraz mamy 6,5, a mniej więcej w połowie drogi, tak patrząc stąd dotąd, połowa drogi gdzieś tutaj, mamy rzekę i ta rzeka nazywa się Wistula, więc koło 40 mil będziemy mieli rzekę Wistulę. Stąd sobie możemy, że tak powiem, zobaczyć i za rzeką będzie duże miasto Mielec razem z lotniskiem, koło którego będziemy przelatywać, EPML, więc to są dwie rzeczy na trasie, które są charakterystyczne i na które musimy zwrócić uwagę. A na razie lecimy i czekamy, aż przejmie nam 110,6. Jeszcze sprawdzę. 110,6 RSW, Łukawiec. Wszystko się zgadza i to jest punkt VOR DME 110,6. Tutaj range of power high altitude. No zobaczymy, jaki to jest high altitude. Dobra. Na razie lecimy kursem 107 i czekamy, co się wydarzy. Dobra, moi drodzy, powoli dolatujemy. Nie wiem, czy tam nie było tej rzeki. Albo rzeka dopiero jest przed nami. W każdym razie nie zauważyłem. Teraz mamy 37,4 mili. I cały czas... O! Złapaliśmy! Właśnie w tym momencie złapaliśmy kurs na 110,6. I musimy skręcić, żeby wyrównać. To jest chyba ta rzeka. Wistula bodajże się nazywała. Tak, to będzie ta rzeka. Patrzcie, jak idealnie. No i z okazji tego, że tu już jest 39,6, a mamy razem 79 mil, to teraz się przełączymy na 110,6 i powinno być teraz 39 mil. 110,6. 39 mil, jest. Więc lecimy dobrze. Wszystko się udało. Na dwóch zegarach mamy to samo w tym momencie. Trochę zeszliśmy z kursu, więc musimy ustabilizować ten kurs na 107. No bo tam szliśmy po radialu, ale wieje wiatr, no i niestety. Żebyście nie oglądali takiego strasznie długiego materiału, specjalnie zrobiłem to tak, żeby przycinać te momenty, żebyście widzieli tylko to, o co chodzi w nawigacji VFR. W nawigacji na wory, w nawigacji na DME, jak obsługiwać radiostacje, jak z tego korzystać. Tutaj musimy pamiętać, żeby było NAV, nie GPS, bo GPS nam nic nie da, musi być NAV. Ten samolot ma też inne tutaj możliwości wbudowania innych nawigacji.
No, ale my innej nawigacji nie chcemy. Słuchajcie, już tutaj nam kreska coraz bardziej się prostuje, więc w momencie, kiedy będzie idealnie na środku, to znaczy, że będziemy lecieli po kursie 107. Już się zbliżamy do tego momentu. Dobrze, że złapał. No 40 mil to jest taka odległość, na której te wory mogą działać, tak? Więc my lecąc musimy o tym pamiętać i tak sobie trasę układać, żeby wiedzieć, w którym momencie i gdzie będziemy mieli nasz ten. No mamy 32 mile do lotniska, więc już niedaleko. I słuchajcie, miasteczko przed nami, które nazywało się Mielec. Mielec. To musi być to miasteczko. Tam jakieś zakłady, tutaj budynki. No ogólnie jest Mielec. Słuchajcie, ja sobie zrobię zdjęcie do tego. Tak, żeby to... O! I teraz zrobimy zdjęcie. Dobra. Będzie idealnie pod będzie idealnie pod miniaturkę do filmu. No i co? Zobaczcie, już jesteśmy prawie na tym punkcie. Ja już ustawię 117 i zacznę wyrównywać lot. Bo już kreska praktycznie się zrównoważyła tutaj z środkiem. Ja myślę, że już możemy dać 107. Żeby nam ta kreska nie uciekła. Lecimy idealnie po kursie 107. I za chwilę, słuchajcie, 27 mil będziemy lądować w Rzeszowie, do którego dolecieliśmy dzięki nawigacji WOR, dzięki radiolatarniom WOR i DMI jednej, które pomogły nam nawigować po Polsce, żebyśmy trafili właśnie z Modlina do Rzeszowa. Zajebiście. Bardzo się cieszę, że to się udało. Co prawda już wcześniej mi się to udawało, dlatego zrobiłem o tym film, ponieważ lecę z Gdańska do Bydgoszczy leciałem, z Bydgoszczy do Modlina i z Modlina do Rzeszowa, a teraz z Rzeszowa polecimy sobie później do Lublina, powiedzmy, i spróbujemy, zobaczymy, czy są radiolatarnie, czy da się wytyczyć trasę z Rzeszowa do Lublina, a później na przykład z Lublina z powrotem do bazy w Modlinie. W każdym razie ten samolot nie ma przypisanej żadnej bazy. Ja nie muszę się o to martwić, że go zostawiam gdzieś, gdzie nie chcę. Latam z jednego punktu do drugiego, tak jak mi się podoba i staram się robić jakieś fajne, przyjemne loty krajoznawcze. Dobra, ja na chwilkę się wyłączę i widzimy się zaraz przy lądowaniu. Dobra, moi drodzy, jesteśmy na kursie. Trochę nam ten kurs ucieka. Ustawimy sobie 113, żeby utrzymywać dobry kurs. I teraz tak, 7 mil, a ja mam taki pomysł. Lądujemy na pasie 27, bo tak wieje wiatr. Zresztą tak nam tutaj Navigraph podpowiada, że EPRZ 2
węzły boczne 8 przeciwne, ale zrobimy sobie coś takiego, że podejdziemy ILS-em. Pokażę Wam, jak ustawić ILS-a w tym samolocie. Więc tutaj jest ten punkt, na który lecimy, 110,6. Będziemy za wcześnie, żeby podejść ILS-em, dlatego polecimy sobie 90 stopni. Przepraszam Was, moi drodzy, znowu wywaliło mi program do nagrywania. Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, z jakiego powodu. Jeszcze zmieniło mi ekran, który nagrywam i przez to mogłem Wam nagrać dalszą część filmu nie na tym ekranie, na którym powinienem. I co byście, gdybym tego nie zauważył, byście nic nie zobaczyli, a ja bym miał nagrany ekran boczny, na którym mam tylko program do nagrywania i to wszystko zamiast całej treści. Słuchajcie, wróćmy do filmu. 90 stopni, polecimy sobie przed łukawcem, 110,6 przed tym worem, polecimy sobie 90 stopni i tym sposobem polecimy sobie, zawrócimy tutaj i polecimy do tego i polecimy ILS-em. Zmierzymy odległość, słuchajcie, powinniśmy od podejścia mieć 5,8 mili. Zmierzymy sobie odległość naszym też od ILS-a. Zaraz Wam pokażę, na czym to będzie polegało. Najważniejsze to jest to, że 110,3 musimy sobie ustawić. Dobra, lecimy, mamy 5 mil. Ja tutaj za bardzo skręciłem. Tutaj ustawimy 110,3 na ILS-a. I kierunek musi być. Kierunek 264. Dobra, i nam tutaj, zobaczcie, złapało nam też dolny tutaj, dolną kreskę, więc na spokojnie za chwilę będziemy podchodzili. Mamy 2 mile, możemy ustawić 90. Kierunek 90. Tutaj jest 264, to tak naprawdę 84 powinniśmy ustawić, żeby było 180 różnicy. 270, to tutaj 90. Dobrze. Dobra, ok. No i teraz powinniśmy odlecieć od ILS-a i 110,3 musimy sobie ustawić. Dobra. Nie widzę lotniska. Powinienem widzieć to lotnisko. Gdzie to lotnisko jest? Ono gdzieś tam było. Dobra, teraz to nieważne. Zaraz będziemy lecieli na to lotnisko. Zapalimy sobie światła land.
I już jesteśmy na kursie. Teraz robimy zakręt na 264. Możemy zacząć zwalniać. ILS pokaże nam za pomocą jednej i drugiej kreski, jak podchodzić do lądowania. Jeżeli będzie kreska wyżej, to znaczy, że jesteśmy za wysoko, znaczy za nisko. Jeżeli będzie kreska za nisko, to znaczy, że jesteśmy za wysoko. Jest tam pas. I słuchajcie, ja rozłączę autopilota w tym momencie. I postaramy się... wyrównać tak, żeby ta kreska była idealnie. Ona musi być pionowo. Zobaczcie, już idzie do pionowej linii. I troszkę przedobrzyliśmy. Troszkę jesteśmy za bardzo w prawo. Damy sobie, wyrównamy sobie. I na razie kreska ILS-a 5,8 mili, ale na 2,5 tysiąca stóp. Zaraz ta kreska powinna osiągnąć środek. My jesteśmy zdecydowanie za nisko. On mnie ściąga w dół, a ja go chcę w górę trochę jeszcze. Tutaj się odzywa, że zmniejszam prędkość. Dobra, włączymy klapę jedynki. Będzie nam lepiej leciał. Wysuniemy podwozie i zobaczcie, światła papi pokazują, że jesteśmy za nisko. Cały czas jesteśmy za nisko. Jesteśmy dobrze do pasa w poziomie ustawieni, ale jesteśmy za nisko. Ja powinienem zgłosić. Zobaczcie, światła papi się ustawiają i linia też idzie w dobrą stronę. I teraz musimy schodzić i utrzymać tą linię jak najbliżej środka, tą poziomą linię, jak najbliżej środka ją utrzymać. Możemy trochę dać do góry, żeby ona się jeszcze wypoziomowała. Możemy dać klapy dwójki. Teraz jesteśmy za wysoko. Światła papi też nam o tym mówią. I za nisko. Tak jak nasz ILS.
I teraz jesteśmy za wysoko. Ale my takim małym główienkiem sobie poradzimy. Dobra. What a nice touchdown. Wylądowaliśmy. Teraz tylko szybko sobie sprawdzimy. Ja tutaj na chwilę zatrzymam. Sprawdzimy sobie, z której strony mamy. Może ja już włączę, tak żebyśmy się nie pogubili, strzałkę z informacją, gdzie jesteśmy. Zaraz mamy zjazd na apron i poszukamy, gdzie tutaj w tym Rzeszowie jest jakieś miejsce do zatrzymania. O, ktoś startuje. Ja mu się wbiłem na start. To mogę tylko przeprosić. Powinienem zgłosić lądowanie. Możemy zgłosić, nie zgłosiliśmy lądowania, możemy zgłosić kołowanie. Do bramy poprosimy. Do bramka 3. Dobra, znajdźmy sobie GSX-a. Niech nas zaprowadzi do bramki 3. Dobra, a my w tym czasie tak. Na standby to landing light wyłączamy. I to na razie wszystko, co wyłączamy. I radio możemy wyłączyć. Dobra. Okej. Okej, on przyjechał po nas. I teraz nas... Możemy sobie okienko otworzyć, trochę powietrza. Gdzie on uciekł? Chyba się wkurzył, że za blisko podjechałem jego. Tak, wkurzył się i pojechał. Panie, wiesz lepiej to sam jedź. Dobra, tu jest na dwójkę. Teraz będziemy szukali trójki. Stanowisko numer 3 jest.
Dobra, jesteśmy. I teraz tak. Miksturę dajemy w dół. Silnik się zatrzymuje. Wyłączamy paliwo. Anti-collision light, pitot. I tutaj możemy przekręcić. To też możemy wyłączyć. Śmigło możemy wyłączyć. Tutaj podświetlenie. I dobrze. Wszystko powyłączane. I to byłby koniec przelotu. Ja wam bardzo dziękuję. Damy czoksy, damy linki. Cabin door, bagaż. I możemy wyjść z samolotu. Możemy wyjść, wyjąć bagaże i jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy w Rzeszowie. Na dosyć takim tym, nawet rękawy ma, czego na większości takich małych lotnisk nie ma, żeby nie ma takiego zwyczaju, żeby były rękawy. O, proszę. Rzeszów Airport. Bardzo porządne lotnisko. Bardzo nowoczesne. Co prawda ma jeden rękaw. Tylko. Ale ma. Dużo lotów też tutaj nie lata, więc. No. Nie musi mieć tyle tych rękawów. Zobaczmy sobie tutaj. Zobaczcie, jaka hala piękna. Tutaj chyba odloty są. Tutaj mamy przejście przez bramki. Kontrola bezpieczeństwa. No. I tutaj miejsca do oczekiwania już na przylot konkretnego samolotu. Jest do Warsaw. Przejdziemy się. Stąd będzie widać naszego papera. Jest, stoi nasz paper. Zaparkowany. Ludzie rozmawiają. No. Dobra, słuchajcie. To by było wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Szkoda, że kamerkę udało się włączyć tylko na koniec filmu. Przepraszam was za to. No niestety ten program mi wyrzuca, kamerka się nie zapisuje i jest problem. I tak się cieszę, że materiał się zapisał, więc mogliście obejrzeć cały materiał praktycznie bez żadnych problemów, tylko no tyle, że bez kamery, a kamera będzie na końcu i będę mógł się z wami pożegnać, co właśnie robię. Dziękuję bardzo i trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!